Witajcie, pacjenci Community Health. Dzisiaj skupimy się na istotnym temacie: szczepieniach przeciwko grypie i COVID-19 oraz dlaczego są one kluczowe dla zdrowia naszej społeczności. Wszystkie informacje zawarte w tej prezentacji są zgodne z zaleceniami Centrum Kontroli Chorób CDC, z dnia 12 września 2023 roku. Dzisiejszym celem jest wyjaśnienie, jak działa odporność i mechanizm szczepień. Wyobraźmy sobie szczepionki jako nauczycieli naszego układu odpornościowego, którzy uczą nasze ciała, jak bronić się przed wirusami. To jak przekazanie prostego przewodnika do obsługi naszej odporności. Jeżeli martwicie się o bezpieczeństwo, to dobrze wiedzieć, że szczepionki przechodzą dokładne testy. A co najważniejsze, szczepionki są skuteczne. Dzisiaj także rozwiejemy kilka mitów. Obiecujemy też, że szczepienia nie przemienią Was w jednorożce. Pamiętajcie też, że Wasze zdrowie to Wasz wybór. Zachęcamy do zapoznania się z faktami, wysłuchania tej prezentacji i konsultacji z lekarzem. Zacznijmy od przeglądu szczepień i odporności. Szczepionki działają jak tajemniczy zapowiednik, którego celem jest obrona naszego organizmu. Szczepionki imitują infekcję, ale bez wywoływania choroby. Oto jak to działa. Głównym elementem szczepionek jest coś, co nazywamy antygenem. Antygen to jak mała czerwona flaga, która przyciąga uwagę organizmu. Ta flaga informuje: Hej, coś jest tutaj nie tak. W szczepionkach te czerwone flagi, czyli antygeny, mogą przybierać różne formy, takie jak osłabione bakterie lub wirusy, fragmenty ich powierzchni lub materiału genetycznego, toksyny bakteryjne, które nie stanowią zagrożenia dla naszego organizmu. Gdy organizm dostrzega te czerwone flagi w szczepionce, Układ odpornościowy reaguje podobnie jak włączony alarm przeciwpożarowy. Rozpoczyna działanie i produkuje przeciwciała, gotowe stawić czoła intruzom, czyli bakteriom lub wirusom. Jednak gdy pojawi się prawdziwe zagrożenie, jak koronawirus lub wirus grypy, organizm pamięta, jak się przed nimi bronić. Niektóre szczepionki pełnią rolę kulek treningowych dla systemu odpornościowego. Dwa zastrzyki wystarczą, aby osiągnąć ochronę na długi czas. Inne szczepionki nie zawierają żywych mikrobów są bardziej jak podręcznik obsługi dla systemu odpornościowego. W przypadku tego rodzaju szczepionek może być konieczna coroczna dawka przypominająca. Podobnie jak w przypadku szczepionek przeciwko COVID-19 czy grypie. Podczas dzisiejszej prezentacji wielokrotnie padło już słowo odporność. Ale czym dokładnie jest ta odporność? Mianowicie odporność to tarcza obronna, która chroni nas przed chorobami. Istnieją dwa rodzaje odporności: odporność aktywna i odporność pasywna. Aktywna obrona organizmu to po prostu trening dla naszego ciała. Chorując, organizm uczy się walczyć z wirusami. To jak ćwiczenia odpornościowe pomagające w zwalczaniu zagrożeń. Odporność szczepionkowa działa podobnie, ucząc ciało walki z wirusami bez wywoływania choroby. Z kolei naturalna odporność to pamięć organizmu. Nawet jeżeli chorowaliśmy bez objawów, ciało pamięta, jak walczyć w przyszłości. Z kolei pasywna odporność to po prostu jakbyśmy dostali specjalną tarczę ochronną od kogoś innego. Poza indywidualną odpornością istnieje jeszcze coś takiego jak odporność zbiorowiskowa. Odporność zbiorowiskowa to jak gigantyczna siatka bezpieczeństwa, która chroni nas wszystkich. Odporność zbiorowiskowa występuje, gdy wiele osób w społeczności staje się odporne na daną chorobę. To jak założenie jednej wielkiej tarczy obronnej, która znacznie opóźnia szybkość rozprzestrzeniania się chorób w społeczeństwie. Najciekawsze jest to, że odporność zbiorowiskowa nie chroni tylko tych, którzy są już zaszczepieni. Chroni również osoby, które nie mogą się zaszczepić np. osoby bardzo chore. Aby osiągnąć odporność zbiorowiskową, potrzebujemy, aby wiele osób nabyło odporność co zazwyczaj udaje się dzięki szczepieniu. Dlaczego jest to tak istotne? Odporność zbiorowiskowa odgrywa istotną rolę w kontrolowaniu epidemii i w ochronie osób, które nie mogą być zaszczepione lub są bardziej podatne na powikłania. To jak gigantyczna siatka bezpieczeństwa, która chroni nas wszystkich. Pacjenci, mamy już bardzo obszerną wiedzę na temat odporności i szczepień. Odpowiemy też na bardzo ciekawe pytanie, mianowicie, jakie korzyści niosą ze sobą szczepienia? Wiemy już, że szczepionkowe tarcze chronią nas przed chorobami takimi jak odra, polio czy grypa. Wszystko po to, aby utrzymać nas w jak najlepszym zdrowiu przez długie lata. Ponadto, dzięki szczepieniom, niektóre choroby, takie jak ospa prawdziwa, Zniknęły z naszej planety już na zawsze. Jesteśmy także bliscy pożegnania się z polio. Dodatkowo, szczepionki to inteligentne rozwiązanie, które pozwala nam uniknąć nieobecności w pracy. Dzięki nim nie musimy wydawać dużych sum pieniędzy na wizyty u lekarza i leczenie w szpitalach. To pozwala nam zachować zdolność do pracy i cieszyć się oszczędnościami na inne przyjemności. Nie możemy też zapominać, że szczepionki chronią nie tylko nas, ale także naszych przyjaciół i nasze rodziny. Szczepienia sprawiają, że czujemy się bezpieczniej, nie martwiąc się o ryzyko poważnych zachorowań, co z kolei daje nam większy spokój ducha. Zapraszamy do kolejnej części naszej prezentacji, gdzie przedstawimy najnowsze informacje dotyczące koronawirusa w sezonie jesiennym 2023. Aby rozpocząć tę część prezentacji, omówmy kilka kwestii, które mogą być nieznane pacjentom w kontekście szczepień przeciwko COVID-19. Rozpocznijmy od rozwiania wątpliwości, które często wpływają na brak zaufania do szczepień. Przede wszystkim warto zaznaczyć, że szczepionki przeciw COVID-19 nie mają żadnego wpływu na nasze DNA. Działają one przez pokazanie organizmowi małej części wirusa, dzięki czemu uczymy nasze ciało, jak skutecznie bronić się przed możliwą infekcją. Warto zaznaczyć, że szczepionki przeciw COVID-19 nie zawierają żadnych konserwantów takich jak tiomerozal czy rtęć, dla przykładu, które są czasami stosowane w niektórych lekach i szczepionkach w celu utrzymania ich skuteczności. Tiomerozal i rtęć można porównać do soli, która jest używana do konserwowania żywności. Jednak w przypadku szczepionek przeciw COVID-19 nie ma powodu do obaw, ponieważ nie zawierają one żadnych z wyżej wymienionych składników. Dodatkowo szczepionki przeciw COVID-19 nie zawierają antybiotyków ani żadnych innych leków, a ich składniki są bezpieczne dla naszego zdrowia. W szczepionkach nie znajdziemy także metali, lateksu czy sztucznych wyrobów przemysłowych. Szczepionki są po prostu starannie tworzone z myślą o naszym zdrowiu. Po rozwianiu powszechnych mitów dotyczących szczepionek przeciwko COVID-19 skupiamy całą naszą uwagę na środkach ostrożności, które powinniśmy zachować po kontakcie z koronawirusem. Specjalnie dla Was powstał przewodnik, który będzie szczególnie przydatny, Podczas jesiennej pory, kiedy przypadki zachorowań na COVID-19 mają tendencję do wzrostu, zacznijmy od tego, że jeżeli tylko podejrzewacie infekcję, koniecznie załóżcie maseczkę. Następnie zacznijcie odliczanie od pierwszego dnia, gdzie dzień zerowy to dzień, kiedy ostatnio byliście narażeni na infekcję koronawirusem. Koniecznie bądźcie ostrożni przez kolejne 10 dni. Ponieważ COVID-19 może się pojawić dokładnie w tym czasie. Co mam na myśli mówiąc o ostrożności? Mianowicie, w ciągu 10 dni po ostatnim kontakcie z koronawirusem, nosimy maseczkę w pomieszczeniach, gdy jesteśmy w bliskim kontakcie z innymi i unikamy miejsc, gdzie nie jest to konieczne. Dodatkowo, należy obserwować swoje zdrowie. I zwracać uwagę na ewentualne objawy, takie jak gorączka, kaszel lub trudności w oddychaniu. Jeżeli poczujemy się gorzej, powinniśmy izolować się od innych i przeprowadzić test na obecność koronawirusa, oczekując na wyniki testu w domu. W szóstym dniu warto poddać się kolejnemu testowi, nawet jeżeli nie mamy żadnych objawów infekcji. Warto też pamiętać, że negatywny wynik testu nie zawsze oznacza całkowite bezpieczeństwo. Nadal powinniśmy zachowywać ostrożność, aby chronić siebie i innych. Ta dodatkowa ostrożność pomaga zapewnić bezpieczeństwo nie tylko nam, ale także całej naszej społeczności. Niestety, zakażenie koronawirusem. Nadal prowadzi do zachorowań w Stanach Zjednoczonych, w tym wśród dzieci. Od stycznia 2022 roku COVID-19 przyczynił się do ponad 200 tysięcy zgonów, w tym ponad 600 dzieci i młodzieży w wieku od urodzenia do 19 lat. W okresie od 27 sierpnia do 2 września 2023 roku Liczba hospitalizacji z powodu COVID-19 wzrosła o 8,7%. W tym samym okresie liczba zgonów związanych z COVID-19 wzrosła o 10,5%. Te liczby przypominają nam o powadze sytuacji, dlatego tak istotne jest, abyśmy pamiętali o odpowiednich środkach ostrożności, szczególnie w okresie jesiennym. Po zaprezentowaniu istotnych danych przechodzimy do omówienia fascynującej kwestii związanej z wariantami koronawirusa. Możemy myśleć o wariantach koronawirusa jak o różnych smakach lodów. Podobnie jak wybieramy między waliliowymi, czekoladowymi czy truskawkowymi lodami, koronawirus przybiera różne smaki w postaci wariantów. W maju 2023 roku najczęściej występującym wariantem koronawirusa był XBB15. Jednak od września 2023 roku pojawił się nowy wariant EG5, który wciąż pozostaje w rodzinie omikron. Oto kilka uspokajających informacji. Objawy infekcji wariantem EG5 w dużej mierze pozostają takie same. I nie ma dowodów na to, że EG5 jest bardziej niebezpieczny niż jego poprzednicy. Niemniej jednak, szczepienie nadal stanowi najlepszy sposób na ochronę. Poznajmy teraz szczepionki przeciw COVID-19. Pfizer i Moderna to już dobrze znane nam szczepionki. Aby stać się odpornym, potrzebujemy corocznej dawki przypominającej. Nowa Vax to kolejna szczepionka, która skutecznie walczy z koronawirusem. W skład Nowa wchodzą bezpieczne fragmenty wirusa, które aktywują obronną reakcję organizmu, gdy zostaną podane podczas szczepienia. Szczepionka firmy Moderna jest przeznaczona dla osób w wieku od 6 miesięcy wzwyż i została stworzona z jednym celem: aby chronić nas przed koronawirusem. Jest to szczepionka, która działa podobnie jak sesja treningowa dla naszego układu odpornościowego, pomagając mu rozpoznać i zwalczyć konkretną wersję koronawirusa. Moderna podawana jest w postaci zastrzyków mięsień, czyli podobnie jak większość innych szczepień. To bardzo szybki i bezbolesny proces. przychodni Community Health przygotowaliśmy dla Was szczepionki Moderna przeciwko COVID-19. Są one dostępne bezpłatnie dla wszystkich naszych pacjentów, którzy nie posiadają ubezpieczenia medycznego. Pacjentów objętych ubezpieczeniem Medicaid zachęcamy do umówienia się na szczepienie przeciw COVID-19 w najbliższym lub najbardziej zaufanym punkcie szczepień. Omówmy kilka innych ważnych aspektów dotyczących szczepień przeciw COVID-19. Już bardzo dużo wiemy, ale mamy jeszcze kilka ciekawych informacji. Jeżeli zwykle unikacie leków bez recepty, zalecamy, abyście kontynuowali tę praktykę przed szczepieniem przeciw COVID-19. Jeżeli jednak regularnie zażywacie leki przeciwbólowe, nie ma potrzeby ich przerwania przed szczepieniem. Dla większej wygody warto rozważyć skoordynowanie szczepienia przeciw COVID-19 z innymi procedurami medycznymi lub innymi szczepieniami w trakcie jednej wizyty. To oszczędza czas zarówno dla Was, jak i dla personelu medycznego. W przypadku dodatkowych pytań, zawsze warto skonsultować się z lekarzem lub specjalistą medycznym. Warto podkreślić, że osoby w każdym wieku, w tym dzieci, nastolatkowie i dorośli, mogą jednocześnie otrzymać wiele szczepień, w tym szczepienie przeciw COVID-19 i przeciw grypie. Jeżeli cierpicie na alergię niezwiązaną ze szczepionkami ani z lekami podawanymi w zastrzykach takie jak alergie pokarmowe, alergie na zwierzęta, alergie na ukąszenia owadów, alergie środowiskowe lub alergię na lateks, ważne jest, abyście się zaszczepili. Jeżeli wcześniej doświadczyliście reakcji alergicznej na szczepionkę przeciw COVID-19 lub na jakąkolwiek inną szczepionkę, rozważcie rozmowę z lekarzem, aby ustalić najlepsze kroki do podjęcia w Waszym przypadku. Podsumowując naszą lekcję na temat odporności i szczepień przeciw COVID-19, Teraz nadszedł czas, aby skoncentrować naszą uwagę na innym ważnym zagadnieniu: grypie. Grypa to zakaźna choroba wywoływana przez małe mikroby znane jako wirusy grypy. Warto zaznaczyć, że grypa może stanowić większe zagrożenie dla osób starszych, dzieci i osób z przewlekłymi problemami zdrowotnymi. Aby wszyscy mieli jasność co do tego, czym dokładnie jest grypa i jak łatwo wirusy grypy przenoszą się z osoby na osobę. Zacznijmy od kilku podstawowych informacji. Grypa to wynik działania małych stworzeń, zwanych wirusami grypy, które głównie starają się dostać do naszych nosów, gardeł, a czasami nawet płuc. Gdy dopada nas grypa, możemy odczuwać takie objawy, jak Nagły wzrost temperatury ciała, kaszel, ból gardła, katar lub zatkany nos, bóle mięśni, bóle głowy, uczucie zmęczenia, a czasami nawet dolegliwości żołądkowe. Grypa to podstępny przeciwnik, ponieważ potrafi przenosić się z jednej osoby na drugą, szczególnie gdy ktoś jest chory i kaszle, kicha albo po prostu rozmawia. Możemy również złapać grypę, dotykając powierzchni, na których osiedlił się wirus. Podsumowując, grypa to dzieło małych wirusów, które są w stanie zagrać nam figla w organizmie i sprawić, że poważnie się rozchorujemy. Istnieją grupy osób, które są bardziej narażone na poważne powikłania związane z zakażeniem wirusem grypy. Oto niektóre z tych czynników ryzyka. Wiek. Ryzyko wzrasta w przypadku dwóch grup wiekowych: osób dorosłych w wieku 65 lat i wzwyż oraz dzieci w wieku poniżej 2 lat. Jeżeli należysz do jednej z tych grup wiekowych, Musisz być szczególnie ostrożny w okresie epidemii grypy. Choroby przewlekłe. Istnieją pewne schorzenia zdrowotne, które zwiększają ryzyko powikłań związanych z grypą. Należą do nich astma, choroby krwi, przewlekłe choroby płuc, choroby endokrynologiczne, choroby serca, choroby nerek, choroby wątroby i choroby metaboliczne. Dodatkowo. Otyłość o wskaźniku masy ciała wynoszącym 40 jednostek lub więcej również zwiększa ryzyko powikłań. Osłabiony system immunologiczny, zakażenie wirusem HIV, białaczka oraz stosowanie niektórych leków może osłabić Twój system odpornościowy, co zwiększa ryzyko powikłań w przypadku grypy. Znając te czynniki ryzyka, Możecie podjąć odpowiednie środki ostrożności w sezonie grypowym. Jeżeli należysz do grupy wysokiego ryzyka, warto rozważyć szczepienie przeciw grypie, aby zapewnić sobie dodatkową warstwę ochronną. Czujesz się osłabione z powodu grypy? Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc w poprawie Twojego samopoczucia. Jeżeli zauważasz u siebie objawy takie jak gorączka, kaszel lub katar, istnieje szansa, że złapałeś grypę. W takim przypadku ważne jest, aby pozostać w domu. W większości przypadków objawy grypy bywają łagodne. Jednak jeżeli Twój stan zdrowia zaczyna się pogarszać lub masz inne schorzenia zdrowotne. Warto skonsultować się z lekarzem. Pamiętaj, że dbanie o swoje zdrowie to priorytet, a prośba o pomoc w chorobie to całkowicie uzasadniona decyzja, szczególnie jeżeli należysz do grupy wysokiego ryzyka. W przypadku grypy lekarz może przepisać specjalne leki zwane lekami przeciwwirusowymi. Te leki są najbardziej skuteczne, jeżeli rozpoczniesz ich stosowanie w ciągu 48 godzin od pojawienia się pierwszych objawów. Leki przeciwwirusowe pomagają złagodzić uciążliwe objawy i przyspieszyć powrót do zdrowia. Jeżeli chorujesz na grypę, ważne jest, aby pozostać w domu, dopóki nie poczujesz się lepiej, aby chronić innych przed zarażeniem. Zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu lub kichania to gest solidarności i troski o innych. Dzięki temu dbamy nie tylko o własne zdrowie, ale także o zdrowie innych ludzi wokół nas. Przejdźmy teraz do bardzo ciekawej części naszej prezentacji, która pomoże nam zrozumieć sezon grypowy. Od października 2022 roku aż do kwietnia 2023 roku. W tym okresie na grypę zachorowało około 54 milionów ludzi. Około 26 milionów osób musiało się udać do lekarza z powodu grypy. Około 650 tysięcy ludzi zostało hospitalizowanych z powodu ciężkiego przebiegu choroby. Niestety, około 56 tysięcy osób straciło życie z powodu grypy. Mam nadzieję, że te liczby w jakiś sposób pomogły Wam zrozumieć, że grypa może być poważnym problemem i absolutnie nie możemy jej bagatelizować. Teraz cofniemy się jeszcze dalej do sezonu grypowego 2021-2022. Ta grafika pomoże nam zrozumieć niesamowite korzyści płynące z corocznego szczepienia przeciw grypie. W 2022 roku szczepienia przeciw grypie zapobiegły około 1,8 milionom zachorowaniom na grypę. To większa liczba niż suma mieszkańców stanu Vermont i Rhode Island razem wziętych. Szczepienia przeciw grypie zapobiegły także aż jednemu milionowi wizyt lekarskich z powodu choroby. To więcej wizyt niż suma mieszkańców miasta Austin mieszczącego się w Teksasie. Dzięki szczepieniom uniknięto także 22 tysięcy hospitalizacji z powodu grypy. To jak zapobie. To jak zapobieganie hospitalizacji około 60 osób dziennie w ciągu roku. I co najważniejsze, dzięki szczepieniom około tysiąca ludzi jest dzisiaj z nami. To mniej więcej tyle osób, ile mieści się w dwóch wielkich samolotach. Te wszystkie liczby pokazują nam, jak potężne i skuteczne mogą być szczepienia przeciw grypie. Całkiem niesamowite, prawda? Wzmocnij swoje zaangażowanie w dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo. Działa już teraz, umawiając się na szczepienie w przychodni Community Health. Razem, wspólnymi siłami, możemy stworzyć silniejszą i zdrowszą społeczność. Aby umówić się na szczepienie, zadzwoń pod numer 773-395-9900. Kliknij na poniższy kod QR. Lub zapytaj lekarza o szczepienia podczas swojej kolejnej wizyty w przychodni Community Health. Dziękujemy.